Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam Wam pokazać, jak ja robię steka wołowego z polędwiczki. Z papryczkami zielonymi, z czosnkiem. I to jest naprawdę bardzo fajna opcja, bardzo szybka opcja. I to Wam dzisiaj chciałam pokazać. A więc tutaj mam dwa takie steki z polędwiczki. Proszę zobaczyć, tak to wygląda. I teraz je umyję, szybciutko je wysuszę papierem i zaraz będziemy obsmażać. Teraz już włączę na rozgrzeję na 9, bo ja mam skalę maksymalnie na 9. To musi być usmażone na bardzo gorącym ogniu. Teraz Wam przekroję i pokażę na przekroju tego steka. Już się właśnie włączył. A więc proszę zobaczyć, jak on wygląda. Mam nadzieję, że widać. A więc taki, jak będzie, nie będzie krwisty, będzie po prostu idealny. A tutaj możemy położyć na przykład steka w całości. I tutaj. I możemy tak podawać. Możemy również go pokroić. Tu Wam pokażę z bliska, jak on wygląda. Ten stek. Myślę, że widać. I proszę zobaczyć. Tak wygląda teraz po tych lodach moje danie nowe. Na ten kanał. Na ten mój kanał. Nareszcie coś do jedzenia. A więc proszę zobaczyć. Steki pół godziny. Ryż miałam, ale on też 20 minut się, czy w pół godziny razem z gotowaną wodą. To są te papryczki z inną papryką, z pieczarkami, z cebulą, z czosnkiem. Powiem Wam, pyszne, naprawdę pyszne. Zapraszam, zrobię zdjęcie. Może wtedy pokroję. A więc razem tu będzie tego mięsa około 400 gram, myślę. Najpierw obsmażamy to mięso, wkładamy do piekarnika i później sobie te papryczki, tu mam pieczarkę, cebulę, pomidorki, na koniec smażymy, wlewamy około pół łyżki, więcej nie, do tego steka. Już się zaczynam tu grzać. Tak ma być właśnie rozgrzana ta patelnia i wtedy dajemy jednego steka i drugiego. Patrzymy, czy odchodzi. Jak nic tak odchodzi, obracamy. Jak już obracamy na tą drugą stronę, czyli na tą ostatnią stronę, solimy i troszeczkę pieprzymy. Ja tak robię, tak smakuje, a więc proszę się nie obawiać. I troszeczkę tymianku, jeszcze raz obracamy i zaraz już gotowe. A więc tak około 2 minuty do 3 trzeba go obsmażać. I z obu stron musi być właśnie takie rumiane. Jak już obrócicie na drugą stronę, to możecie wkroić, tutaj tego czosnku i dać rozmaryna kawałek. To kładę już na bok. Teraz te kotlety wkładam na róż. A więc tak. Tu jest ten. A więc tak, tu jest flaszka, talerze. Tu jest ta kratka. I na tą kratkę wkładam teraz to mięso już. Niech ono sobie tutaj dochodzi. I włączam górę tu na pół godziny i sobie stoi. Teraz w międzyczasie przechodzę. A co? Masło damy na koniec po tym steku,
Albo jak mamy ziołowe. Ja mam ziołowe. Możliwe, że dam ziołowe. Teraz pokażę Wam, co ja robię dalej. Więc nalewam 2 łyżki oliwy. Nie macie, no to wiadomo, że oleju. Rzepakowy może być. I ja mam tutaj te papryki, nie wiem, czy to są właśnie te padrony, ale nie miałam mniejszych. Poszłam do warzywnika i nie było tych małych. A więc można je tak smażyć, proszę zobaczyć. I one mają w środku ziarenka, a więc to nic nie przeszkadza. Możemy obciąć, a te duże zostawić tak o, na pół. Jeżeli byście widzieli, tam są jakieś ziarenka, można je jeszcze wyskubać, to proszę wyskubać. W tych padronach, tych malutkich, to wiadomo, że się nie otwiera, a więc bierzecie sobie tak za ogonek i tak będzie się jadło. Tutaj mam kawałki czerwonej papryki, również skroję. Coś dla oka, dla smaku. Próbujemy, czy ona w ogóle jest ostra. Nie jest ostra. I mam takie małe pomidorki. Tutaj daję te małe koktajlowe pomidory. I oczywiście tutaj daję też czosnek, 2 ząbki duże. Tam dwie pieczarki. Pieczarki można obrać. Jakieś są takie jak moje. To troszeczkę widać, że ta skóra już wchodzi sama. Tam dwie pieczarki. To proszę ściągnąć. Jeżeli z pieczarki nie schodzi skóra, to proszę zostawić. A więc kroimy na małe kawałeczki pieczarkę. Do tego kroimy na piórka cebulę. Ten czosnek, co tutaj mieliśmy, też możemy dać. Zastawiamy gdzieś jeszcze na 9-10 minut. Około 10 minut powinno się usmażyć, do 15. I zmniejszamy o połowę. Czyli jak ja mam tutaj na 9, to muszę mieć 4,5. No tak jest mniej więcej. I teraz mieszamy to cały czas. Jak to pięknie pachnie. Ja Wam powiem, że to jest bardzo podzielny obiad, bo teraz mam te 2 papryki, czy 3, parę pomidorków, pieczarek, 2 steki. Mam troszeczkę ryżu od wczoraj, a więc obiad jest gotowy. Pół godziny mamy super obiad. Teraz spróbujemy to przyprawić. Około łyżeczki małej trzeba dać soli. Trzeba dać również tymianku. Można dać mielonej bazylii. Jak ktoś ma świeżą, może dać również świeżą. To podamy później. Na sam koniec do dekoracji. Naprawdę będzie super danie, coś innego. To jest typowo niemieckie, można powiedzieć, danie. Ja się cieszę, że teraz się przyznałam, bo mogę nareszcie pokazać, z jakich produktów gotuję, żeby Wam ujrzeć, żebyście wiedzieli, gdzie możecie sobie kupić. Na przykład w takim sklepie jest Kaufland. To myślę, że to jest w Polsce prawie w każdej miejscowości. Czy teraz Lidl, w Lidlu też możecie sobie kupić, czy Aldi. I przechodzimy teraz już po malutku do spróbowania. Czy to smakuje? Ale soli nie dałam chyba w ogóle. Nie dałam tam. A więc jeszcze musimy z pół łyżeczki soli. Ziemniaków nie musimy mieć, to nie masz. Nie masz, mamy ryż. No jeżeli byśmy chcieli ziemniaki, czy mamy jakieś ziemniaczki, to możemy ziemniakami. Również możemy podać z bagietką albo z bułką. Jeżeli opiekamy bułkę albo robimy tostowy chlebek. Proszę się nie bać, jak ja to mówię. Pół łyżki masła.
Możemy teraz to na 5 minut tak przykryć, niech to się dusi. Proszę zobaczyć, jak one ładnie wyglądają. Nie mogą się spalić, bo wtedy nie będzie Wam nic smakowało. Tak to już wygląda. Myślę, że to widać. Naprawdę pachnie super pięknie. I bierzemy teraz taką jedną. Próbujemy bez mięsa. To już widać, że już są super. Gorące. Super. Teraz spróbujemy mięso, wyciągniemy. Za będzie pół godziny. Nakładamy troszeczkę ryżu, troszeczkę kawałek mięsa, trochę warzyw. Danie gotowe. I proszę zobaczyć, tutaj mam takie czosnkowe masło. Na pewno gdzieś to dostaniecie. Albo ziołowe. Ziołowe czy czosnkowe. To jest nieważne, ale ono na tego steka położone da super jeszcze ekstra smak. One mogą te steki nawet tak postać sobie jeszcze z 5 minut na zewnątrz, ale z piekarnika gorącego lepiej wyciągnąć, bo one mogą Wam wyschnąć albo dojść i będą wtedy suche. On jest gorący, ten stek, a więc to masło się tutaj szybciutko roztopi. Bierzemy taki talerz na przykład. Już, już. Bierzemy taki talerz, zgarniamy tutaj na te wszystkie warzywa. I robimy to na dwie osoby, na jednym talerzu. I proszę zobaczyć, tak wyglądają już te steki. Teraz ryżu. Również macie, jak zrobić ryż, macie również na moim kanale. Ja go troszeczkę uklepuję, ale to tak ma być. A więc proszę zobaczyć, jak on wygląda. Mam nadzieję, że widać. A więc taki jak będzie, nie będzie krwisty, będzie po prostu idealny. Na przykład steka w całości. I tutaj i możemy tak podawać, możemy również go pokroić. Tu Wam pokażę z bliska, jak on wygląda. Ten stek, myślę, że widać. Tak wygląda teraz po tych lodach moje danie nowe na ten kanał. Na ten mój kanał. Nareszcie coś do jedzenia. A więc proszę zobaczyć, steki pół godziny, ryż miałam, ale on też 20 minut się czy w pół godziny razem z gotowaną wodą. To są te papryczki z inną papryką, z pieczarkami, z cebulą, z czosnkiem. Powiem Wam, pyszne, naprawdę pyszne. Zapraszam, zrobię zdjęcie. Może wtedy pokroję.